W tym filmie przyjrzymy się ośmiopotężnym nawykom, które mogą pomóc ci pokonać przeciwności i osiągnąć niezwykły sukces, nawet jeśli stoisz w obliczu poważnych wyzwań lub niedogodności. Niezależnie od tego, czy chcesz rozpocząć nowy biznes, zmienić karierę, czy po prostu uporządkować finanse i rozwój osobisty, spostrzeżenia i strategie, którymi się tutaj dzielę, mogą służyć jako transformacyjna mapa drogowa. Kultywując te nawyki, nie tylko zbudujesz solidne podstawy dla swoich celów, ale także rozwiniesz nastawienie i odporność potrzebną do pokonywania przeszkód, które staną ci na drodze. Nawyk numer jeden, uczyń finanse priorytetem. Twoje zdrowie finansowe jest kluczowym fundamentem. Wiele osób ma negatywne, niemal alergiczne nastawienie do pieniędzy, postrzegając je jako źródło wstydu lub oburzenia, a nie narzędzie do postępu. Takie nastawienie może być znaczącą przeszkodą w osiąganiu celów. Aby uwolnić się od tego cyklu, konieczne jest rozwinięcie zdrowej, proaktywnej relacji z pieniędzmi. Zacznij od uporządkowania swoich finansów i stworzenia finansowej poduszki, która zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Staraj się zaoszczędzić wystarczająco dużo, aby pokryć co najmniej 3 do 6 miesięcy kosztów utrzymania i opieraj się pokusie sięgnięcia do tej rezerwy na nieistotne zakupy. Ponadto bądź świadomy tego, jak spędzasz swój czas i energię. Zastanów się, czy praca na pełen etat ze stałą pensją to naprawdę najlepsza droga naprzód, czy też eksploracja możliwości freelancerskich lub przedsiębiorczych może zapewnić Ci większą elastyczność i potencjał zarobkowy w dłuższej perspektywie. Pamiętaj, że możliwość podejmowania własnych decyzji i kontrolowania swojego czasu to cenny luksus, zwłaszcza gdy jesteś na wczesnym etapie budowania swojego sukcesu. Nawyk numer dwa. Karm swój umysł treściami celowymi. Konsumowane treści mogą mieć głęboki wpływ na twój sposób myślenia i produktywność. Łatwo jest wpaść w pułapkę niekończącego się przewijania mediów społecznościowych lub oglądania bezmyślnej rozrywki, ale te nawyki mogą być szkodliwe dla twojego postępu. Zamiast tego bądź świadomy informacji i idei, na które się narażasz. Szukaj materiałów edukacyjnych, prowokujących do myślenia podcastów i inspirujących książek, które są zgodne z twoimi celami i rozwojem osobistym. Unikaj wciągania się w negatywność i dramaty, które często przenikają w współczesne media i dyskurs polityczny, ponieważ może to prowadzić do rozproszonego, zestresowanego i nieproduktywnego sposobu myślenia. Pamiętaj, że paliwo, które dostarczasz swojemu umysłowi, jest równie ważne jak paliwo, które dostarczasz swojemu ciału. Odżywiając swój intelekt wysokiej jakości treścią, będziesz lepiej przygotowany do stawiania czoła wyzwaniom i szansom, które staną na Twojej drodze. Nawyk numer 3 przeformułuj problemy jako wyzwania do rozwiązania. Zaczynając od zera, łatwo jest ugrzęznąć w różnych problemach i przeszkodach, które się pojawiają. Jednak zmiana perspektywy może zrobić całą różnicę. Zamiast postrzegać te problemy jako nie do pokonania bariery, zacznij postrzegać je jako wyzwania do rozwiązania. Każdy problem, z którym się mierzysz, stanowi okazję do rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów i dostarczania wartości innym. Niezależnie od tego, czy jest to zadanie osobiste, którego nie lubisz, takie jak sprzątanie, czy bardziej złożone wyzwanie biznesowe, zastanów się, jak możesz podejść do niego w sposób kreatywny, innowacyjny i wydajny. Przeformułowując problemy jako okazję do rozwoju i nauki, wykształcisz nastawienie lepiej przygotowane do radzenia sobie ze wzlotami i upadkami w budowaniu sukcesu od podstaw. Pamiętaj, że umiejętność rozwiązywania problemów w wyjątkowy i wartościowy sposób jest istotą każdego udanego biznesu lub kariery opartej na usługach. Nawyk numer cztery: otaczaj się inspirującymi pomysłami i ludźmi. Ludzie i idee, którymi się otaczasz, mogą mieć głęboki wpływ na twój postęp i nastawienie. Kiedy zaczynasz od zera, kluczowe jest, aby szukać osób, które mogą zapewnić inspirację, kreatywne myślenie i wsparcie. Aktywnie poszukuj okazji do nawiązania kontaktu z podobnie myślącymi osobami, czy to poprzez lokalne kluby biznesowe, organizacje zawodowe, czy społeczności internetowe. Te interakcje mogą odsłonić przed tobą nowe perspektywy, potencjalne rozwiązania twoich problemów i poczucie koleżeństwa, które może być nieocenione w trudnych czasach. Jednocześnie bądź świadomy ludzi, którzy mogą próbować cię zdołować lub zniechęcić do twoich wysiłków. Chociaż nie jest konieczne całkowite wyrzucenie ich ze swojego życia. Ważne jest, aby ograniczyć czas i uwagę, jaką poświęcasz ich negatywnej energii. Dostrój się do fali pozytywności i postępu i uwolnij tych, którzy utknęli w cyklu narzekań i wątpliwości. Nawyk numer 5: Przyjmij porażkę jako kamień milowy do sukcesu. Jedną z najważniejszych zmian w nastawieniu, jakie możesz wprowadzić, zaczynając od zera, jest zaakceptowanie porażki jako naturalnej części procesu wzrostu. W naszym społeczeństwie porażka jest często postrzegana jako wstydliwy lub nie do zaakceptowania wynik, ale rzeczywistość jest taka, że jest ona niezbędnym elementem uczenia się i doskonalenia. Pomyśl o jakiejkolwiek umiejętności lub osiągnięciu, jakie osiągnąłeś w swoim życiu, jest prawdopodobne, że nie opanowałeś ich za pierwszym razem. Niezależnie od tego, czy uczysz się jeździć na rowerze, grać na instrumencie muzycznym, czy założyć nowy biznes, droga do sukcesu jest wybrukowana małymi porażkami i niepowodzeniami. Kluczem jest traktowanie tych doświadczeń jako okazji do nauki, adaptacji i stawania się lepszym. Kiedy jesteś otoczony ludźmi, którzy są szybcy w osądzaniu i krytykowaniu, możesz mieć ochotę unikać podejmowania ryzyka lub próbowania nowych rzeczy. Jednak aktywnie poszukując okazji, aby wyjść poza swoją strefę komfortu i przetestować swoje granice, rozwiniesz odporność i umiejętności rozwiązywania problemów potrzebne do pokonania każdej przeszkody, która stanie na twojej drodze. Nawyk numer 6 stopniowo poszerzaj swoją strefę komfortu. Budowanie sukcesu od podstaw często wymaga wyjścia poza strefę komfortu, ale ważne jest, aby robić to w sposób strategiczny i celowy. Strefę komfortu można podzielić na dwa główne obszary: bezpieczną przestrzeń lekkiego dyskomfortu i strefę wysokiego ryzyka znacznego dyskomfortu z poważnymi konsekwencjami. Kluczem jest skupienie się na stopniowym rozszerzaniu bezpiecznej przestrzeni lekkiego dyskomfortu, w której możesz testować swoje granice i rozwijać nowe umiejętności bez stawiania czoła przytłaczającym wyzwaniom. Może to obejmować ćwiczenie wystąpień publicznych w środowisku wsparcia, podjęcie nowego projektu w pracy lub odkrywanie hobby, które wypycha cię poza twoje zwykłe granice. Dzięki konsekwentnemu stawianiu sobie wyzwań w ten sposób zbudujesz pewność siebie i odporność potrzebną do ostatecznego zajęcia się strefami wysokiego ryzyka dyskomfortu. Takimi jak spontaniczne przemówienie lub trudna rozmowa z szefem. Pamiętaj, im częściej będziesz ćwiczyć wychodzenie poza swoją strefę komfortu, tym lepiej będziesz przygotowany do radzenia sobie z nieoczekiwanymi przeszkodami, które pojawią się na Twojej drodze do sukcesu. Nawyk numer 7: Szukaj mentorów i wzorów do naśladowania. Kiedy zaczynasz od zera, niezwykle cenne może być posiadanie wskazówek i wsparcia doświadczonych mentorów i wzorów do naśladowania. Te osoby już poradziły sobie z wyzwaniami, przed którymi stoisz i mogą zapewnić bezcenne spostrzeżenia, porady, a nawet połączenia, które mogą przyspieszyć Twój postęp. Mentorzy mogą występować w wielu formach, od formalnych, płatnych konsultantów, po nieformalnych doradców, którzy są gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Podczas gdy niektórzy mentorzy mogą wymagać inwestycji finansowej, długoterminowe korzyści mogą znacznie przewyższać koszty. Pomyśl o tym jako o inwestycji w swój rozwój osobisty i zawodowy, takiej, która może przynosić dywidendy przez wiele lat. Oprócz poszukiwania mentorów, ważne jest również zidentyfikowanie wzorców do naśladowania, które Cię inspirują i są zgodne z Twoimi wartościami i celami. Te osoby mogą służyć jako latarnie inspiracji, motywując Cię do przekroczenia postrzeganych ograniczeń i osiągnięcia większego sukcesu. Nawyk numer 8: Nadaj priorytet rozwojowi osobistemu i ciągłemu uczeniu się. Ostatni nawyk na naszej liście jest prawdopodobnie najważniejszy ze wszystkich zaangażowanie w rozwój osobisty i ciągłą naukę. Kiedy zaczynasz od zera, łatwo jest wpaść w wir codziennej charówki budowania sukcesu, ale ważne jest, aby wygospodarować czas na samodoskonalenie i budowanie umiejętności. Niezależnie od tego, czy chodzi o czytanie książek, uczestnictwo w kursach online, czy uczestnictwo w warsztatach i konferencjach, inwestowanie we własny wzrost i rozwój może mieć transformacyjny wpływ na Twoją trajektorię. Dzięki ciągłemu poszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności będziesz lepiej przygotowany do rozwiązywania problemów, wykorzystywania okazji i dostosowywania się do ciągle zmieniającego się krajobrazu wybranej przez Ciebie dziedziny. Pamiętaj, że najbardziej odnoszącymi sukcesy osobami są często ci, Którzy nieustannie się uczą i rozwijają. Uczynienie rozwoju osobistego priorytetem nie tylko zwiększy Twoje szanse na osiągnięcie celów, ale także wyrobisz sobie nastawienie na naukę i rozwój przez całe życie. Wnioski podejmij podróż i odblokuj swój potencjał. Zaczynanie od zera może być przerażające, ale jest to również niesamowita okazja do zbudowania życia i kariery, których naprawdę chcesz. Pielęgnując te ośmiu potężnych nawyków, Położysz podwaliny pod trwały sukces, bez względu na wyzwania, z którymi się mierzysz. Pamiętaj, że droga do sukcesu nie jest linią prostą, jest pełna wzlotów i upadków, porażek i przełomów. Przyjmij ten proces, pozostań oddany swoim celom i wiesz, że każdy krok, który stawiasz, przybliża cię do pożądanego celu.